Uważam, że było lądowanie na Księżycu, tylko było sfałszowane mnóstwo, i to konkretnie są na to widoczne rzeczy. We Never Been on the Moon jest taka książka gościa, który jakby wyłożył te wszystkie wpadki, prawda, na tych zdjęciach czy filmach. One są bardzo dobrze pokazane, to są ewidentne wpadki, tylko tam postawiono tezę, że oni w związku z tym nie byli na Księżycu, a z tego, co wiadomo, byli, absolutnie byli, tylko że po prostu preparowali mnóstwo materiałów na użytek mediów, żeby to fajnie wyglądało, że my tu, prawda, Ameryka, Związek Radziecki, że my tu, patrzcie, co my tu mamy, nie? A co ma Związek Radziecki? No jakiegoś tam Sputnika puścili, nie? Sobie piersi. I tutaj jakby ten księżyc mi już był podejrzany, że nagle zaprzestali w ogóle, kiedy to z punktu widzenia eksploracji naszego Układu Słonecznego wraz z rozwojem pieniędzy i techniki, jaką mamy, aż się prosi, żeby tam tę bazę założyć. Było to prościej i taniej. A tutaj jakieś kombinacje, jakieś robią tą stację, prawda? Kompletnie to wyżyje. Teraz na Marsa sobie kombinują, żeby polecieć. Prędzej na Marsa, polecieć na Księżyc, tak? I zbudują bazę. Kiedy na tym Księżycu można było też dużo ciekawych rzeczy osiągnąć na poziomie naukowo-technicznym, różnych eksperymentów. Więc to było dla mnie już, wiedziałem, że to jest coś nie tak z tym Księżycem. To był też dowód na to, co władza ukrywa i tam są obecne jakieś, zakładamy tutaj ostatnie pozaziemskie, jakieś grupy pozaziemskie. I raz, że zaprzestali misji. Dwa, że nie można było nigdzie w sumie na świecie, nie jak jest teraz, że jest, kupić porządnego teleskopu powyżej tej zwierciadła 30 centymetrów. To jakby nie było bogatych ludzi na tej planecie, którzy chcą sobie mieć naprawdę porządne teleskopy, nawet za $1 000 000, za $20 000 000, bo i tacy byli, co chcieli lecieć w kosmos, jak ten nasz bogaty Polak z Wrocławia, tam się nazywa, też chciał polecieć, bo zawsze w kolejce zapisał z Rosjanami, żeby polecieć sobie na stację, prawda, orbitalną, na wycieczkę. Miał $20 000 000 wyłożyć chyba dolarów na to, żeby poleciał, tam coś nie wyszło, nie poleciał, tak? Czyli są pasjonaci nieba. I dlaczego ci pasjonaci nieba nigdy nie mogli prywatnie nabyć sobie porządnego teleskopu? Gdzie by mogli sobie tak soczewkować, chociaż tam ciemna księżyca jest niewidoczna, no ale mamy tą jasną, tam też się dziwne rzeczy czasami dzieją, żeby sobie po prostu pooglądać ten księżyc. Dla mnie to było też taki element bardzo, bardzo znaczący, że tak właśnie jest. Ale to tam wszystko jest pryszcz. To było w 2007 roku. Pokazała się w internecie taki materiał. Ci, którzy śledzą temat UFO i takich rzeczy, no to byli zapewne poruszeni, ja też, ale to było tak sensacyjne, że uznałem, że to po prostu jest jakaś podróba i odpuściłem sobie temat. Chodziło o pojawienie się zdjęć, zarówno właśnie filmowych zdjęć, bardzo wyglądających realistycznie, bardzo realistycznie. Pod krypton były Apollo, lądowanie, znaczy tak, Mona Lisa, lądowanie na Apollo 17, tajna misja, 18, nie, 18 była ostatnia jawna, 18, 19, 20 tajna misja NASA była na Księżyc, o czym nie informowano, a która to misja przywiozła tutaj na Ziemię tą Mona Lisę, czyli i zdjęcia, i wideo również, to było w necie, 2007 roku. I to, do dodatek jeszcze, było to okraszone wywiadem z takim człowiekiem, który wywiad został zrobiony w Australii, który przedstawiał się tam z nazwiska, nie pamiętam, który miał być kosmonautą amerykańskim, który właśnie jakby był w tej misji, no chyba w 20. I o tym po prostu w wywiadzie opowiedział, co tam się stało. Że oni odkryli na Księżycu potężny obiekt w kształcie cygara. Te zdjęcia zostały potem właśnie w tym 7 roku pokazane. Że ten obiekt spenetrowano w tych tajnych misjach. Okazało się, że tam są ciała, 2 czy 3, z czego jedno bardzo dobrze zachowane ciało. W konsekwencji w ostatniej misji, tej 20, zapakowali to ciało tej kobiety, to nazwano Mona Lisa w internecie, bo ktoś to opublikował. On dał to do publikacji. Jakoś to wyszło. No i widać było to bardzo przejmujące. Bo ja pamiętam, bardzo przejmujące. Widok Mona Lisy był bardzo przejmujący. I tego, co tam widać, jak widać, to wyglądało na bardzo wiarygodne, no, ale to było tak sensacyjne, że ja uznałem, że to może jednak nie jest wiarygodne. I dla mnie sprawa umarła, tam w internecie się pałowali jak zawsze, na zasadzie podróba, a może jednak nie i tak dalej. Sprawa ucichła. Gdzieś rok temu dzwoni do mnie taki znajomy, mówi: Janusz, przyjedź tam pod Nowy Sącz, poznasz niezwykłego człowieka. I tam poznasz wielką tajemnicę, mówię, związaną z kosmosem, ale ci więcej nie powiem, z Księżycem. A tam się wybierałem parę miesięcy, wreszcie znalazłem czas, wyrwałem się tam, pojechałem. Zabrał mnie ten kolega do tego człowieka. Poznałem takiego w sumie 70-letniego, sympatycznego gościa, który mieszka w ładnym domu, tam gdzieś pod Nowym Sączem, z rodziną. Wszystko fajnie, serdecznie. Rozmawiamy. Pokazał mi swoją historię, bardzo ciekawa rzecz. Tu powszechnie szanowany. Okazało się też taki bioterapeuta miejscowy, ale też inżynier, autor wielu ważnych wynalazków z Polski. Na przykład tą przyczepę, chyba już nie pamiętam. Taką pierwszą polską, jakieś tam jeszcze inne rzeczy ważne, to były jakby jego patenty. Tylko tak to się w PRL-u, to tam były jego, w sensie to nigdy nie były indywidualne patenty, bo to trzeba było robić z grupą ludzi w przedsiębiorstwach tam państwowych. No ale on tam był tym głównym
jest bardzo poważny człowiek, tam w gazetach jeszcze przeczytałem o nim, tam jakieś były no, anonsy, artykuły z dawnych czasów. No i do rzeczy żeśmy przeszli w ten sposób. On opowiada swoją historię pewną. To chyba związek z Księżycem. Zaraz zobaczycie jaki. Ja też kiedyś opowiadałem, ale nie wszyscy tutaj z Was to znają. Otóż w szkole jak się skończyła wojna, było te lata 45-46, to jeszcze był czas, kiedy w Polsce nie doszło do ostatecznej zmiany systemu. Pamiętacie też, ten referendum było to słynne, to władza ta komunistyczna parę lat potrzebowała. I on chodził do szkoły z jakimś z kolegą, siedzieli w pierwszej ławce, byli najlepszymi uczniami. To była podstawówka, to były jakieś te pierwsze klasy, nie pamiętam, czy on to wymieniał. I w którymś momencie, to jeszcze było przed tym ostatecznym zwycięstwem komunizmu, rodzice widocznie gdzieś tam bardziej światli, po prostu wyjechali, zabrali oczy jego, wyjechali z tym jego kolegą, małym chłopakiem do Ameryki. No i on tam po prostu pojechał, przepadł, nie zapomniał. No minęły lata, tu mamy teraz nową Polskę, to otwarcie i doszło do takiej sytuacji, że ten jego kolega po latach go odnalazł i skontaktował się z nim. Okazało się, to jest Polak, no, był Polakiem, to rodzice Polacy, to też on Polak, ale wyjechał za granicę, oczywiście już nazwisko było amerykańskie. I okazało się, że on był jednym z amerykańskich kosmonautów. Dokładnie, czy nazwiska mi nie wymienił, ale powiedział, że był akurat w Apollo 13, w tym pechowym, który na szczęście wylądował. Nie doleciał do Księżyca, ale wrócił szczęśliwie. Pamiętacie, to była ta wyprawa taka, nawet film powstał bardzo ciekawy, ten temat i fabularny, i taki dokumentalny. No więc on jako ten kosmonaut zrobił gigantyczną karierę w tej całej właśnie NASA, będąc astronautą, który leciał w Apollo. To jest duża sprawa. I on po prostu tam znał mnóstwo rzeczy, o których na co dzień ci kosmonauci nie mówią. To też obliguje ich tam tajemnice i takie różne rzeczy. I on właśnie, kiedy go przyjechał, no to przyjaciele po latach, i on mu po prostu opowiedział i pokazał, też miał swoją dokumentację, że to, co tam w internecie część materiału opublikowano a propos tej Monalizy i tego cygara, że to po prostu jest absolutnie wszystko prawda. Że to po prostu jest prawda i że wiadomo, że to jest ukrywane. Tamten gość to wtedy powiedział, poszedł do internetu. Nawet oni jeszcze sami włożyli do internetu troszkę tych zdjęć, które tam dodał mu ten jego przyjaciel sprzed lat, jakby uzupełniając tą całą galerię różnych dokumentów na temat tego lotu i tych tajemnic, szczególnie lotu 20 i Monalizy. Obraz tej Monalizy, to, że po momencie tam nawet krew, w którym momencie tam przecinają, wyciągają z nosa takie elementy, ona miała oczy przykryte z takimi jakby wypustkami, jakiś był układ, gdzie ona sterowała, ona była pilotem, ona sterowała tym pojazdem jakby nie używając normalnych zmysłów, one były ewidentnie właśnie tak jakby zamknięte do tego, oni obcinali te rzeczy, to jest nawet krew się polała po tylu latach. Ktoś powie, jak takie ciało na Księżycu, tam była mowa, ja nawet nie wiem tej liczby, no, bo to są tysiące lat, nie ośmielę się wymienić innych liczb niż tysiące lat, kiedy ten obiekt tam leżał i te ciała tam leżały, ale ktoś mówi, tak, przetrwały, ponieważ tam nie ma żadnych drobnoustrojów. Tam nie ma bakterii ani wirusów na Księżycu. Przynajmniej w tej wersji, którą tam ja usłyszałem, to ciało przetrwało i ją widzimy ją na wideo. Widać to na wideo. I tutaj jakby sprawa się zamyka do tego stopnia, że mamy tutaj już jakby kolejne dla mnie osobiście. To ja normalnie siadłem, mówię, kurczę, i ja to tak źle zinterpretowałem. Ja się już tak usztywniłem. Stałem się takim sceptykiem, nie? No ale też trudno, żeby miał czas i pieniądze, żeby sobie udowodnić, czy otoczeniu, że te nagranie, które poszło w necie, jest prawdziwe. No jakbym miał to udowodnić? To jest tylko w necie, to nie jest oryginał. Gdzieś znajdź to, gdzie po sali pojedziesz, gdzie to już szukał. Wolę świadectwo takiego człowieka, jak ten pan, który po prostu to wszystko opowiedział mi tak, nie ma żadnego wody, ja powiem, jakiś wywiad, rozmowa, będzie pan tyłem siedział, nie ten czas. To, co mam czekać, aż będzie pan już naprawdę na skraju odejścia z tego świata, na skraju i wtedy pan dopiero coś powie, tak, żeby zostało dla potomnych. Obiecał mi tam coś, obiecał, ja mu tam coś załatwiłem nawet, bo się okazało, że tam coś potrzebował, no nieważne i teraz czekam, zadzwonię do niego, przypomnę się. Chciałem, żeby to zrobił. W związku z tym ten księżyc dla mnie to jest w ogóle bez dwóch zdań, wszystko się układa do końca, wszystkie te wątpliwości i też przecieki. Każdy poważny człowiek z insajdu, tak, na Księżycu są bazy obcych, głównie po tej stronie ciemnej. Co więcej, zobaczcie teraz oficjalnych doniesień, dlaczego Chińczycy, którzy wysłali na Księżyc Łazika, dostarczają już zdjęcia, ktoś powie, a no bo tam inne fotoaparaty i tak dalej, tam są już zdjęcia, które mają kolory. Przez cały czas nie ma
zdjęć zachodnich, czy amerykańskich, kolorowych z księżyca, bo są czarno-białe. Nigdy nie było kolorowych. Jest Kamila, taki znany badacz UFO, bardzo ciekawy, zasłużony człowiek, który gdzieś tam jeszcze z kimś zrobili na przykład taką ekstrapolację kolorów z szarych na kolory księżyca. Potem skonsultowali z kimś, kto pracuje w NASA, bo jest tam w Insidzie i powiedział, wiesz co, no zrobiłeś to tak w komputerze, że niedużo to odbiega od tego, co jest naprawdę. Co jest naprawdę, bo oni mają kolorowe zdjęcia z księżyca, tego nie pokazują. No bo jeżeli by zaczęli pokazywać, to twierdzą ci ludzie, że tak jest Kamila, mówi, zobaczcie, w kolorach widać pewne obiekty sztuczne, pochodzenia sztucznego, jakieś fragmenty, które, artefakty, które mogą świadczyć, że tam coś było kiedyś. Kolejny argument z księżycem, to nawet też oficjalnie, słuchajcie, jest gigantycznie ważny. Tak mówił ten kosmonauta, czy astronauta Polak-Amerykanin, tak mówi mnóstwo ludzi od księżyca, że księżyc w środku jest pusty. Oczywiście słowo pusty to tak, nie że całkiem pusty. Ja to w telewizji kiedyś powiedziałem, przyjechali się z głównego, no jeszcze widać, nie wiem, czemu przyjechali, bo już rzadko występuję w głównych mediach. Prowadzę własną telewizję, więc tym bardziej tak by nie mam dostępu, ale przyjechali, zapytali mnie o ten księżyc, bo tam coś było, ja powiedziałem tak, tam jest pusty w środku. No i to puścili. Ja sobie, kurde, nieźle, wyszedł na wariata, ale niech zostanie. Słuchajcie, podaję wam następującą rzecz. Mówi się, że księżyc jest pusty w środku, to nie znaczy, że cały pusty, tylko że ma gigantyczną skorupę i mnóstwo gigantycznych pustych przestrzeni w środku sztolni. I to mówią ludzie z tej alternatywnej oczywiście przestrzeni i różni tam z Inside'u. Był taki moment, kiedy spuszczono jakiś fragment sondy z orbity okołoksiężycowej i kiedy walnęła w księżyc, doszło do wielogodzinnych wibracji tego księżyca. Do wielogodzinnych wibracji. To świadczy o tym, to jest normalne przez akustyków, geologów jakby zjawisko, że w tym momencie, kiedy on ma duże przestrzenie puste, uderzony będzie tak wibrowo. Ale żeby było coś jeszcze więcej. Słuchajcie, to było rok temu. Czytam sobie takiego typowego newsa naukowego. Odbyła się konferencja geologów międzynarodowa, którzy analizują właśnie księżyc. I geolodzy w świetle badań, najnowszej aparatury, oni tam mogą satelity, jak wiecie, też prześwietlać. To jest kwestia, czy to będzie jakieś rezonanse. No dzisiaj te są takie, że wypuszczasz falę, prawda, elektromagnetyczną czy akustyczną w głąb, na ci leci całymi kilometrami i wraca ci obraz, prawda, wraca ci obraz z tego, czy tam jest grubo, czy jest pusto. No jak robi się u nas badania gruntowe przy nowoczesnej aparaturze na Ziemi, nie? Geolodzy, no to no, nie wiem, no to wiecie, że bo nawet już mają taką aparaturę, że po kilkaset metrów mogą no to najnowocześniejsze zobaczyć, co jest głębi. Tak, wysyłają falę, fala wraca i wraca, w zależności od tego napotka, jaką przeszkodę, tak wraca, tak, zniekształcona, bo to jest normalne. A tam na tych mówią tak, że księżyc to jest taki ciekawy obiekt, że tam jest gigantyczna ilość naturalnych, gigantycznych tuneli. I to jest do odszukania. Słowo naturalnych tutaj jakby dyżurne jest, żeby czasami nie komuś się przyszło do głowy, że są sztuczne, bo to było już, wszyscy byli niewiarygodni. Jak to sztuczne, to dlaczego sztuczny księżyc jest sztuczny, tak? I w tym momencie ja znam, jak Boże, kurczę, przecież oni to nazywają naturalne, to są gigantyczne, puste przestrzenie. Tyle razy słuchałem, że księżyc jest pusty, tyle razy ciągle ktoś to wywoływał. I tak żadnego punktu zaczepienia poza tym uderzeniem i takimi sobie właśnie plotkami. A tu nagle oni mówią, że on jest w środku pusty, no nie cały, tylko po kilkadziesiąt kilometrów długości. Tam nawet nie wiem, czy nie padło kilkaset, oni wszystkiego nie widzieli. Po bardzo duże, kilkaset metrów tej, no mówili, jak to się mówi, średnicy. Słuchajcie, kilkaset metrów średnicy, taki tunel, który idzie może setkami kilometrów w głąb księżyca, to jest dokładnie to, co się mówi w literaturze. Tej najmniej wiarygodnej, do której teraz na końcu przejdziemy. A ja zapytam kolegi, która jest godzina teraz, bo ja zegarka nie noszę. 26:13. Czyli zostało jeszcze pół godziny, jeszcze chciałem z wami posłuchać waszych jakichś tam dygresji i pytań. To musiałem z 15 minut tutaj. I teraz z tym księżycem właśnie mówię, zamknijmy, przejdźmy teraz do tego całego problemu istot pozaziemskich i tak dalej. Tych źródeł jest bardzo dużo, przede wszystkim myślę, zresztą robi Deniken, to jest generalnie dobry lot, ale jemu podobnie następcy, oczywiście to dużo ich więcej też jest, ludzi, którzy patrzą w naszą przeszłość, przykładowo w święte księgi ludzkości, wielkich religii, no to takie dyżurne to są w Starym Testamencie, powiedzmy księga Ezechiela, dyżurne oczywiście są Wedy, odpowiednie tam fragmenty i tak dalej. Czytam jakieś, powiedzmy, zapisy Indian Hopi i tym podobne rzeczy, bo gdzie byś nie poszedł,
gdziebyś nie pojechał, tam zawsze jest wersja taka, że bogowie przybyli z nieba. To przecież Dominikan Cesarzy też mówi, bogowie przybyli z nieba. I tu jakby ta cała historia, że przeszłość dostarcza nam informacji, że oni tutaj byli, ponieważ jak czytasz współczesnym językiem teksty święte, tak zwane religijne, to w sposób ewidentny widzisz opisy bardzo konkretnych, technicznych struktur. Więcej, mamy do czynienia z całą masą różnych dziwnych odkryć i artefaktów, które świadczą o tym, że w pradawnych czasach istniała na Ziemi jakaś wysoko rozwinięta cywilizacja i mogłaby być powiązana też, skąd ona przyszła, czy z kosmosu, czy to nasi byli, czy my jesteśmy kolejną wersją czegoś tam. Ja na przykład na własne oczy to zobaczyłem, to było 3 lata temu, pojechaliśmy do Bośni i Hercegowiny. Specjalnie, bo już przed laty, jak dowiedziałem się z mediów, że istnieje w byłej Jugosławii, właśnie w miejscowości Wysoko, teraz Bośnia i Hercegowina, jakaś wielka piramida, czy miasto piramid, no to kurczę, tak blisko, Boże, no tam gdzieś to zdjęcia, to no jak to możliwe? To wszystko jest przysypane ziemią, jest jakby naturalną górą. I pojechaliśmy tam z NTV 3 lata temu, chyba to było, 2-3 lata temu. I mogliśmy to z bliska zobaczyć. Porozmawiać się z głównym jakby doktorem Osmanagiczem, który jakby był takim prawdziwym, wiesz, takim no, który badaczem jednocześnie, animatorem tych badań po prostu. I żeśmy mogli zobaczyć konkretnie z bliska pewne rzeczy, które są tak jakby sensacyjne, tak zastanawiające, że świat naukowy po prostu milczy na ten temat. Milczy, ponieważ no, to zaczęto tak sobie normalnie obgadywać. Czyli od razu ogłoszono, to są jakieś tam 1000 lat temu, 2000 lat temu, jakieś tam ruiny tego. To po prostu jest niewyobrażalne. Jak można, widząc co tam jest, w taki sposób, wiesz, całkowicie no to się nienaukowy zupełnie, jak można coś takiego w ogóle tak potraktować, po to tylko, żeby to zepchnąć z siebie. Jeżeli tam sam jest już kilometr, oni kopią, jest ta piramida Słońca, są jeszcze takie wzgórza, które rzeczywiście przypominają piramidę, to jest ładnie obrośnięte i to tak na pierwszy rzut oka nie musi być piramida, jak się przyglądasz, to ewidentnie, ale co tam jest? Tam po prostu 3 kilometry od tej głównej piramidy Słońca, jak się nazywa, jest taka sztolnia, którą oni właśnie odkryli, zaczęli po prostu kopać. Jakby to powiedzieć, macie sztolnię, macie po prostu sztolnię, tak byście byli w kopalni i te sztolnie są zasypane jakimś gruzem. I nie wiadomo od kiedy to jest, bo nikt tego nie wie, z żyjących, z historyków, wszyscy, którzy jakby znają historię tych ziem, nie ma czegoś takiego, żeby tam była jakaś kopalnia, jakieś tam sobie labirynty ktoś budował, nie ma czegoś takiego, po prostu tego nie było. A teraz to ktoś odkrył, gdzieś tam poszukał, jakieś, nie znam historii, dlaczego trafił na to i oni teraz grzeją. Sam tam byłem, bo zrobiłem sobie jeden kurs z taczkami, około kilometra już wykopali. I idziesz tam, to sam robią ci, którzy są tymi, no wolontariusze, przyjeżdżają, płacą za pobyt i jeszcze kopią, tak? Najważniejsze, żeby władze nie przeszkadzały. I słuchajcie, jest normalna struktura skalna, twarda, lita, korytarze, które się wzajemnie tam przecinają, około kilometra jest już odsypanych i w tej strukturze widzisz tą ścianę, ten urobek, wybierasz ten gruz, taką ziemię gruz, bo to jest naprawdę wszystko sypkie, to nie jest wysypione i de facto dokopujesz się do znaczy oczyszczasz ścianę, tak? Oczyszczasz zasypany szyb, który ktoś kiedyś wykopał. I oni twierdzą, że te szyby idą dalej, aż całe kilometry pod piramidę Słońca i wszystkie są powiązane. I masz naocznie dowód. To jest bardzo dziwna konstrukcja. Oni to datują ostrożnie na 12 tysięcy lat. Osmanagicz mówi, że tam są datowani na 40 tysięcy lat, tylko to się jakby też są ostrożnie, bo im więcej dasz lat wstecz, tym gorzej po prostu. Więc tutaj, jeśli chodzi o przeszłość, ja tylko mówię o tym, co widziałem na własne oczy, bo w Gizie nie byłem, chociaż bardzo się pasjonowałem Gizą i tym, co tam się dzieje. Ja tylko wiem, że Wysoko mamy do czynienia z jakimiś budowlami, tak samo jak na szczycie jednej z tych piramid są odkopane, bo się gdzieś sunęły takie potężne bloki, to jest jakby beton, nieznany nam dotąd rodzaju beton, który był zrobiony no, naście lat temu co najmniej był badany. Kilkanaście lat temu. On został odkopany jakby, bo na wierzchu jest ziemia. Drzewa rosną, jak gdyby nigdy nic. I tam zobaczono, że jest ten. Inne piramidy po drugiej stronie, tam Księżyca, jeszcze inne, też kopią, wyciągają coś. Robią to skromnie, bo to ludzkie siły bez pomocy państwa i instytucji dużych. Więc mamy do czynienia z jakąś gigantyczną, starą kulturą, może ziemską. Ja nie mówię, że to była pozaziemska. Dysponująca przedziwną technologią. Nie wiemy, dlaczego ktoś to zasypał, bo jak ktoś to wydrążył całe kilometry, to pytanie, po co to ktoś zasypał potem, prawda? Więc to już domysły. Jest to tak samo jak z Gizą jeszcze. Tak samo jak te pradawne, niezwykłe rzeczy, które są w Chinach, które też nie mówię o tych mniej znanych rzeczach, które też nie chce się
jakby odkryć, albo w to wejść. Wiecie, gdzie jest ta słynna terakotowa armia? To jest taka ikona jakby archeologii chińskiej, tam się wycieczki robi, ale nieopodal tej terakotowej armii jest całe miasto piramid. Był tam przed 20 laty taki badacz niemiecki, któremu się udało tam dotrzeć, porobić zdjęcia tych właśnie zielonych, ale piękne, to już jak mimo, że to jest zielone, to te usypy zielone są tak idealnie, już mają te ostrosłupy, prawda, że to jakby widać, to piramida, tylko taka zielona, tak? Jest i kilkanaście, kilka zdjęć on zrobił i ukazały się, Hausdorff się nazywa, ten podróżnik i badacz, Hausdorff napisał tą książkę o chińskich piramidach. I żeby było mało, że tam stoją po prostu, jak gdyby nigdy ich nie ma, dla świata, dla oficjalnej też historii Chin ich nie ma. Tak samo jak tam, gdzie jest terakotowa armia obok i to słyszę od profesora, polskiego profesora, który występuje w tym słynnym salonie już świętej pamięci profesora Dudka, który mówi, tam ja prowadziłem te badania i tam mówi o tych badaniach terakotową armią, ale mówi, słuchajcie, ale to tam terakotowa armia, to ta armia, to wiadomo, fajna sprawa, gruba sprawa, ale oni tam mają, ja tam podpytałem nawet na tym spotkaniu, no tak, tak, oni tam mają odkryte, gigantyczne, o czym pisał około 2000 lat temu chiński kronikarz, temu się nie dowierzano, że tam pod ziemią jest gigantyczny, podziemny taki jakby labirynt, miasto wypełnione też rtęcią, gdzie jest jakby odtworzona jakaś jakby struktura, wiesz, budowli, nieba, mórz, planety i tak dalej. I to jest napisane w tej kronice sprzed 2000 lat, temu się nie dowierza, a na dzień dzisiejszy oni wiedzą, że tam jest, tylko spuścić jakieś tam sondy, ale nie wchodzą dalej, no bo są problemy. No przede wszystkim mówią, że tam może być rtęć, a rtęć wiadomo, jaka jest trująca. A po drugie, no to by zniszczyło cały dorobek ludzkiej historii, tej oficjalnej, która budowana jest i przez Chińczyków, i przez cały establishment historyczny tej planety. Więc i mówicie to profesor, który nie ma powodu, żeby sobie takie z historyki wymyślać, tego nigdzie w telewizji nie powie, powiedział na salonie, tam gdzie siedzą ludzie na tyle światli, że owszem, no ciekawostki, ciekawe są rzeczy, nie? I tutaj tylko mówię, ta przeszłość jest tak bogata w te dowody. Ja też spotkałem się, tu zapraszałem do Polski, tutaj dzięki współpracy z Danusią Szarmą, potem też widzieliśmy go wcześniej w Austrii, Klaus Dona. To jest człowiek, który jest, kiedyś był muzealnikiem. Słuchajcie, on tropi rzeczy z pradawnych czasów, szuka, daje do badania, żeby ocenić wiek. No przecież trzymałem u niego, chociaż mogłem powiedzieć, że kłamie, nie trzymałem taką piszczel. Mówi, to jest z wiarygodnych znalezisk gigantów, bo takie są. Albo trzymałem w ręku taki, bo też miał wypożyczony taki latający talerz, to tam było chyba 7-8 tysięcy do datowania lat, to tak pięknie wygrawerowany z jakiegoś, no, ja nie wiem, to był kamień, czy coś rodzaju takiego metalu, po prostu przepięknymi ornamentami, z takimi różnymi around, wiesz, wzorami i tak dalej, no takiej wielkości, to trzymałem w ręku, jeszcze takich artefaktów, on jeździ po świecie, on to zbiera, rozmawiasz z człowiekiem, poznajesz go, zapraszasz go do Polski, wiesz, czujesz, no po iluś tam dniach, takich spotkaniach, wiesz, że to jest normalny, rozsądny gość, który szuka prawdy, a nie tanich sensacji. Mówisz sobie, to mamy. No, tego jest mnóstwo, tak dużo, że tego już nikt nie ogarnia. Książek jest aż za dużo, tego się nawet nie da przeczytać, bo za dużo tego jest. Tylko mówię, w dawnych czasach oni tu byli. To jest kolejne takby źródło informacji, skąd ja twierdzę i też, ja twierdzę nie tylko, że ja, tylko że twierdzi się, ja też od tych ludzi jestem, że mamy do czynienia z kontaktem, trwałym kontaktem wręcz z jakimiś istotami pozaziemskimi, z innymi zupełnie cywilizacjami. W pradawnych czasach dowody na to, że oni istnieli, są aż nadto bogate, tylko nie chce się ich zauważyć, tak się nie chce zauważyć dowodów na to, że oni tu już są dzisiaj. I teraz ostatnia kategoria, jaka zostaje, to są te, jak powiedziałem, najmniej wiarygodne rzeczy, czyli tak zwane channelingi, które dostarczają nam najwięcej informacji, kim oni są, skąd się biorą. Jest taki człowiek, który zrobił, myślę, że unikatową rzecz, nawet na świecie, bo ja się nie spotkałem, ktoś by na pewno, tyle ludzi mamy za granicą Polaków i by już dawno ta książka, przynajmniej byśmy wiedzieli jakąś wersję angielską, chińską czy coś takiego. Ja nie spotkałem się z taką książką, która by w taki sposób opisała historię naszej, powiedzmy, galaktyki i w tym Ziemi, z takiej perspektywy, jakby ktoś znał tą historię od nawet kilku miliardów lat. Wojmus, taki pseudonim właśnie Ryszarda Wojmusa, który jest takim pisarzem, właściwie z samoukiem. Dostał kiedyś impuls, żeby napisać książkę o przeszłości świata, prawie nie z angielskiego. Wziął się, wgryzł we wszystko, co mógł znaleźć. Stare księgi, doniesienia channelingowe, doniesienia duchowe. I zbudował taką gigantyczną historię w postaci Galaktyczna Rodzina. Książki mającej 500 stron. I w tej książce jakby zrobił syntezę tego, co jest dostępne również naukom empirycznym. Czyli tak, przekazy, nauki empiryczne, wszystko, co się rusza,
i napisał pewną syntezę historii Ziemi z perspektywy kosmicznej, właśnie tak naprawdę cywilizacji pozaziemskich. W żaden sposób tego zweryfikować nie można poza tym, że jak on ci mówi, że to w takim źródle, w takim, czy w księdze takiej, czy takim, czy namigu, czy coś, czy takie artefakty, to na pewno tego nie, no, to ci się potwierdzi. On to wziął stamtąd i zbudował taką syntezę. Ta synteza jest oczywiście godna tego, żeby na Festiwalu Fantastyki Polkon ją przypomnieć. Aczkolwiek uważam, że ta jakby ten jego obraz historii Ziemi w kontekście czy historii galaktyki jest nadzwyczaj ciekawa i ja bym nie wykluczał, że ona jest co nieco zbliżona do jakiejś prawdziwej historii, która się zdarzyć musiała, no bo oni już tu są, nie trzeba tego przekonywać, są nie od dzisiaj, też tego jestem pewny, więc mają jakąś historię. Musiało to tu się dziać. Pytanie, co to była za historia? Wojmus to tak zebrał, że to tak wciąga, bo mówi o historii jakby galaktyki w taki oto sposób. Powołuje się na źródła zawsze. Nawet na jakieś źródła religijne czy duchowe, jakieś tam różne rzeczy, nawet tam gdzieś z kręgów buddyjskich i tak dalej. Skompilował to całość. Jak powstała pierwsza fala stworzenia, to wszystko się odbywa tak jakby, no fantastyka to była. To z tego źródła, jakim jest, jak niektórzy nazywają to Bogiem, ale to jest według mnie złe słowo, z tego źródła stworzenia, po prostu powstała taka cała fala różnych istot, takich bardzo najwyższych istot, jakby pierwszych, które się wyłoniły z tego jakby jednego konglomeratu świadomej, jakiejś świetlistej, świadomej, inteligentnej całości. Ona się jakby podzieliła na bardziej indywidualne części i ci po prostu założyciele już świadomością bardziej indywidualną przystępowali do jakby organizowania tej energii stworzenia coraz szersze i gęstsze w sensie energetycznym światy. W konsekwencji doszło do aranżowania rzeczywistości takiej jak galaktyki i tak dalej. I żeby tutaj wejść w tą taką fazę, która nas najbardziej interesuje i wydaje się być do dyskusji, to jest to, że w pierwszej fali stworzenia powstały we wszechświecie gady. Gady jako mamy na planecie dwa zasadnicze nurty genetyczne. Dwa odrębne, jeśli chodzi o żyjące istoty, dwa główne typy zwierząt i no, mamy też ssaki i gady. Ssaki i gady. I tutaj te gady były ponoć stworzone jako pierwsze. To był bardzo skomplikowany proces twórczy. Ziemia była takim miejscem, gdzie od początku jakby to dużo się działo i te gady na Ziemi po prostu były w konsekwencji pierwsze. My znamy historię dinozaurów. Jeszcze 100 lat temu byśmy wszyscy się śmiali, że czy tam ile było, jak uznano, że te kości pochodzą od takich potężnych stworów, co? Pomyślcie sobie, co się działo, ile to było 100 lat temu, kiedy jak ktoś mówił o jakichś dziwnych stworach w pradawnych dziejach, a było to w baśniach i legendach, zobaczcie, ile smoki, niesmoki, jakieś latające konie, pegazy. Pomyślcie, ile tych ludowych podań było i jak się z nich, do tej pory się z nich śmieją, a w jakim zakresie okazało się, że te ludowe baśniowe przekazy okazały się w jakimś sensie prawdą, ponieważ mamy nadzwyczaj dużo dowodów na temat tych dinozaurów i nawet się robi wystawy z plastiku, bo wszyscy już się w to bawią, tak? I to jest też ciekawe, słuchajcie, coś, co się ośmieszało, dzisiaj po prostu w tych legendach jest jakaś prawda. Ale mówię o tych gadach, po prostu to była pierwsza fala stworzenia, a dopiero drugą falą stworzenia były humanoidzi, zupełnie inaczej skonstruowani, czyli powiedzmy to ssaki. Znaczy tak, ja kiedyś miałem takiego gościa na forum UFO, często o nim mówię, Grzegorz ma na imię, spod Łodzi, z Łodzi, który mi opowiadał i rysował różne sytuacje, spotkał kosmitów z bardzo różnych, nazwijmy to, grup pozaziemskich, bo to oni bardzo różnie wyglądali. I został na noc, bo już było późno wracać, tak siedzieliśmy w pokoju w nocy i tak ja do niego mówię, tak, bo tak on bardzo wolno zawsze odpowiadał na pytanie, też wolno mówił, był niezwykły, że ciągle jest, on przyjeżdża na różne moje imprezy, ale się nie ujawnia z tym teraz. Ja się go pytam wtedy, co, jaki jest największy jakiś konflikt, bo zawsze jakiś konflikt, jest dualizm w tym wszechświecie naszym, między kim a kim. Bo już też czytałem te zagadnienia rywalizacji i są pozaziemskich, wiesz, tych wszystkich wojen gwiezdnych, a on mówi między, i to mnie tak dosłownie jakby elektryczność przede mnie przeleciała, zawsze to powtarzam, jak to usłyszałem, tak bym poczułem taką prawdę, której sobie nie wysłowiłem. Mówi między ssakami i gadami. Jest największa rywalizacja w sensie biologicznych gatunków we wszechświecie.
między ssakami i gadami. Sobie, kurde, rzeczywiście. Tylko my nie widzimy gadów w formie inteligentnych istot, natomiast mamy ssaki, my ludzie. Prawda? I troszkę niżej, czy niżej, delfiny czy niżej? Zadałbym sobie pytanie, czy delfiny są niżej niż ludzie, jeśli chodzi o ich wiedzę, kulturę i komunikację, inteligencję. Ale zostawiam ten taki archetyp, bo my mamy głęboko w archetypie i w lęku wręcz pamięci komórkowej całej ludzkości ten taki, no ty gadzie, prawda, strach, lęk przed gadami. To się religijne sprawy i tak dalej. Religia nie wyrasta też z niczego. Religia też jest odbiciem jakichś sytuacji historycznych. To nie jest fikcja, ona zawsze gdzieś się zakorzenia. I ten konflikt ponoć dwa nadal. Dzisiaj czyta się Davida Icke'a, prawda, i te jego całe wynurzenia. Bardzo ciekawe, warte lektury, pokazujące jak to wszystko jakby teraz na ziemi jest kontrolowane, jeśli chodzi o tak zwane elity, które mają gadzie pochodzenie w jakimś tam procencie większe niż zwykli ludzie. Mają tak zwaną niebieską krew, że mają te właśnie mocniejsze więzy właśnie genetyczne z tymi, którzy dali jakby swoje geny. My jako ludzie jesteśmy swoistą krzyżówką z tych różnych channelingów właśnie. Nie mówię, Wojmus też to w dużym stopniu potwierdza. Mówił o wojnach galaktycznych dwóch. Tego już nie skończy dzisiaj. I dochodzimy do miejsca, w którym mamy takie główne linie podziału. Bo jak zapytamy o te cywilizacje pozaziemskie tak z grubsza, to są różne typologie, są różne punkty odniesienia. O co wiemy? Nic nie jest pewne, ale ten podział na gady i ssaki dla mnie jest bardzo mocny i jest głęboko prawdziwy i my nie widzimy tych istot wprost gadzich inteligentnych, a to są doniesienia o jaszczurach, o gadzich istotach. W różnych sytuacjach, również polskich świadectw też się natykałem takie rzeczy i to po prostu jest to bardzo poważna sprawa. I według mnie to jest głęboko logiczne, dlaczego nie mielibyśmy mieć inteligentnych gadów. To brzmi jak bajka, ale powiedziałem na festiwalu Polkonu, to można takie rzeczy mówić. I na forach UFO. To jest jeden podział, który uważam trzeba sobie, jeśli chodzi o te istoty pozaziemskie, powiedzmy o cywilizacje pozaziemskie. One są też w różnych poziomach energetycznych. To nie są wszystkie istoty biologiczne. Wiele tych osób jest w innych wymiarach. Potrafi transformować się z wyższego do niższego. My tego nie potrafimy. Więc niektóre nie potrafią, niektóre żyją w bardzo subtelnych światach, więc te światy są wymieszane według mnie totalnie, ale rozmawiamy o tych niższych przestrzeniach, gdzie jest więcej materii tak zwanej, biologii, tego co dotykale dla nas. Więc to mamy ten pierwszy podział, według mnie bardzo ciekawy. W ufologii jest wystarczająco dużo doświadczeń na styku właśnie gadoidalne, powiedzmy, gadoidalne struktury fizjonomie, a humanoidalne. I to jest jeden podział, który uważam warto wziąć jako tak zwaną hipotezę roboczą, jak się już tym tematem zajmujemy i sobie szukać, na ile to. Drugi, który bardzo ciekawie brzmi, on według mnie nie idzie, ktoś powiedział, on idzie gady i ssaki, to ten drugi podział gady i ssaki. Nie, ten podział według mnie idzie w poprzek jak zawsze, aczkolwiek może być mniej go przy gadach, a więcej przy ssakach. O czym mówię? To u Barbary Marciniak się pojawiło, taka słynny channeling, to trzeba by dodać długo, bym o tym mógł opowiadać. W każdym razie tam była taka hipoteza, taka informacja od tych obcych, tych niby z Plejad, że mamy do czynienia we wszechświecie z podziałem tych kultur pozaziemskich i różnych istot na dwa główne promienie. Ci, którzy jakby oscylują i wybrują ich częstotliwości, jakby zawierają się w tym, co określa się mianem miłości. I druga jakby spolaryzowana strona to są te jakby drgania częstotliwości, które się wiążą z lękiem, ze strachem, z lękiem. I jakby to jest oczywiście, to są dwa bieguny, a środek jest zawsze jak najbardziej gęsty. Jak weźmiecie dwa magnesy, rozsypiecie opiłki, no to zobaczycie, że najwięcej tych opiłek się gromadzi, gdzie te magnesy mają swoje centra, a tam, gdzie jest w środku, to jest jakby troszkę najmniej. Ale tutaj wydaje się być odwrotnie, że chyba tych mieszanek, że masz dużo miłości, też i dużo lęku. W jednej istocie, my tacy jesteśmy jako ludzie, przecież też wymieszani. Niektórzy są bardzo wyprostowani w miłość, inni są bardzo zakażeni lękiem. We wszystkich tak może być. I ci, którzy na przykład nie mają emocji i miłości, mówi się o gadach, że tym różnią się od ludzi właśnie, że nie mają tej empatii, tego serca. Chociaż gady bardzo pięknie opiekują się swoim potomstwem, są takie bardzo interesowne, ale też o smokach niektórych czytamy w legendach, że były dobre dla ludzi. Więc ten podział, że tamci są źli, ci są dobrzy, jest fałszywy. On idzie według mnie w poprzek. Czyli istoty, które mają empatię i miłość lub też jej nie mają, są zarówno w świecie humanoidów, jak i w świecie oczywiście gadoidów. Teraz inna typologia, która się pojawia w tej literaturze, to jest typologia taka bardziej geograficzna. Mamy Plejady, bo je widzimy tam te 7 sióstr, tam jest oczywiście dużo, tam 400 milionów gwiazd jest, jak się liczy w tej gromadzie, czy tam może więcej, jest ona oddalona 400 lat świetlnych mniej więcej od Ziemi, czy 500 tam w tych granicach
I tam stamtąd przychodzą różne takie, nazwijmy to channelingi, czasami tropy. I tam właśnie tak Marciniak pewne rzeczy mówiła i mówi się na przykład o Plejadianach, tak? Cały konglomerat. Dalej, ponieważ rozpatrujemy Arktura, to się mówi o Arturianach. Ale nie dlatego, że ktoś powiedział, o, tam jest Arktur, to my sobie wymyślimy, że to są Arturianie. Nie, są ludzie, którzy dostają taki channeling i ktoś im mówi, że my jesteśmy z Arktura. Znam takie przypadki, nawet od osoby bliskiej mi, gdzie ktoś się w takiej wizji, takiej na zasadzie, że jesteś, stoisz, masz jakąś sesję taką wizualizacyjną i nagle się po prostu prawie wyświetla, dosłownie przed oczyma, wiesz, coś, czego niby nie ma, jest i ci się przedstawia, powiedzmy, że widzisz to dosłownie, zamknąć oczy, widzisz to i ci tam do ciebie z tobą rozmawia, no to, czy wymienia myśli, może nie rozmawia, no to wiesz, to może to jest, może są z Arktura, tak? Więc macie cały osobny lokację Zeta Reticuli. To jest gwiazda, która ma planety, zakładamy, i tam mają pochodzić z tego układu gwiezdnego szaraki. Często to było dużo, bardzo dużo było szaraka kiedyś, teraz trochę to umilkło. I można by jechać jeszcze dalej w różne rzeczy, nie udowodnić tego w żaden sposób. Jest jedna taka jeszcze ostatnia dystynkcja, którą jakby wyczytuję choćby u Foimusa w tej galaktycznej rodzinie. Ona, to już na koniec, ostatnie moje zdanie, teraz poproszę was o głos, że jest podział taki, jakby ci, którzy są jakby wobec Ziemian nastawieni pozytywnie i ci, którzy są jakby wrogo. Czyli ci, którzy nas wykorzystywali do tej pory i chcą nas do końca jakby skolonizować, zawłaszczyć czy przejąć, i ci, którzy nas jakby bronią i chcą, żebyśmy w naturalny sposób ewoluowali do dojrzałych form życia w sensie świadomości, duchowości. I tą tak zwaną koalicję syriańsko-arturiańską. W ten sposób na przykład nazwał to Wojmus. Powiedział, że to są Syrianie, więc istoty z pewnych planet Syriusza, niekoniecznie z wszystkich. Syriusz to w ogóle gwiazda potrójna, więc to w ogóle jak tam jest dokładnie. I powiedzmy ci Arturianie, którzy też są bardzo mocno jakby zaangażowani w taki ogólny projekt działania dla ludzkości, stymulujący, by się rozwijała. Natomiast no, po drugiej stronie są te siły, to generalnie się tutaj mówi o tych reptilianach, o tych gadzich, jaszczurowatych istotach, które tutaj patrzą tylko pod kątem, jak to skonsumować, jak to przejąć, jak to wziąć dla siebie. To są bardzo z grubsza zarysowane rzeczy, jak powiedziałem, najmniej można udowodnić tego, co powiedziałem teraz, a najwięcej można udowodnić, że oni tu już są. A teraz poproszę was za te ostatnie kilkanaście minut o jakieś własne wypowiedzi, może dygresje, a może jakieś pytania, bo chciałem też coś jeszcze zostawić dla was. Wie pan co, ja po prostu tak słyszę tego z Kamile, po prostu no wyraźnie się mówi, że jak się operuje większą barwą, większą ilością barw, to więcej oddasz na zdjęciu charakteru jakiegoś przedmiotu, który jest, niż jest to tylko i wyłącznie w tych odcieniach szarości, prawda, ciemno i białe. I to chyba takie dość naturalne jest, że kolorowa fotografia odda więcej szczegółów danych przedmiotów niż fotografia czarno-biała. Tak przynajmniej ja ten argument przyjąłem. No może być inaczej, ale wydał mi się rozsądny. Proszę bardzo. Czy jakiś wątek ewentualnie tam chcielibyście dołożyć? Dopytać? Koniec końców zgadzacie się z tym, że oni już tu mogą być? Czy też dla was jest to dalej fantazja? Jak to dla uczestników fantastyki naukowej przystało. Na tych spotkaniach właśnie dyskusyjnych przed laty mieliśmy cały czas taki właśnie spór. Tak. I kto jest godzina już teraz? Za 10. Także skończymy za 5, żeby można było tą grupę następną jakoś dać jej czas na to, żeby się ten... No to co, jakoś nie mogę was zachęcić? To już... Znaczy według mnie on ma cały czas kontynuację, bo ktoś tą wiedzą o pozaziemskich jakby sprawach i kontaktach z nimi musi cały czas zarządzać. Absolutnie uważam, że to jest niemożliwe, żeby było inaczej. Prezydenci, jak powiedziałem, szefowie CIA nie mają wglądu w tego typu sprawy, więc nie wiem, kiedy my się dowiemy o tej grupie MJ-12. Widzicie w tych filmach typu Dzień Niepodległości czy podobnych, ten motyw ukrytej władzy i podziemnych baz wojskowych, gdzie przechowane są ciała obcych czy po obiekty, jest sporo.
I to się właśnie nie wzięło znikąd. Ale kiedy się oni ujawnią, oni mają potężną władzę. Ktoś, kto ma wiedzę o obcych i bierze udział w dialogu między nimi, ma największą władzę, ponieważ wie najwięcej. Oni mogą też zrobić dużo. Ja nie poruszyłem tematu porwań w ogóle, którym zajmowałem się przez całe lata bardzo intensywnie. Ja badałem przypadki najsłynniejsze w Polsce, jeśli chodzi o to, jak ludzie opowiadali, że byli porwani przez UFO. Dzisiaj już takich osób w zasadzie nie spotkacie. Prawie już nikt nie chce mówić o tym, że spotkał jakiegoś ufonautę, prawda? Dzisiaj już nie ma. Ja badałem takie sprawy jak na przykład, to są bardzo trudne rzeczy, słuchajcie, bo dlatego łatwo jest wzbudzić u ludzi, to już ostatnie kilka minut zostało mi, tą całą niechęć, kiedy masz taki przypadek jak na przykład pani Zofia N. ze Siewierz, już nie będę, bo nagrywamy, nie będę już podała nazwiska, bo myślę, że była miała przeciwko. To była taka głośna sprawa. W latach 90. zobaczyłem ją w telewizji w Polsacie, w takim programie Szczygła, na dachu jakby takiego wieżowca, taka była animacja. Ten dziennikarz Szczygieł siedział, był Bolnar Blania, był jego gościem, znany ufolog już nieżyjący. I tam sobie rozmawiali o tym UFO. I on mówi, no on ma takie przypadki jak pani właśnie Zofia N. ze Świebodzic. I wtedy on przedstawił, tą panią tam chyba też tak zaproszono, ona powiedziała tą swoją historię, pokazali zdjęcie jej. Ona twierdzi, że spotkała w lesie UFO, że robili z nią eksperymenty. No i pokazują zdjęcia z tomografii komputerowej, świadczące o tym, że ona ma implanta. Zdjęcie jest zarąbiste, do tego jeszcze był dołączony takie oświadczenie lekarskie, no takie wynikowe takie, no, to jest taki standardowy zapis, co na tym zdjęciu jest. Więc jak ja to zobaczyłem, kurczę, znaczy to jest dopiero numer, a implant był niewiarygodnie duży. Po pierwsze było go bardzo solidnie widać, był taki prostokątny i miał wymiary gigantyczne, centymetr na 1,2 centymetra. Więc to po prostu było coś zupełnie kosmicznego. Ja ją odnalazłem. Na szczęście to się okazało, że jest Świebodzic, więc ja miałem z Wrocławia blisko i zacząłem do niej jeździć. Zobaczyłem spokojnie jeszcze raz te zdjęcia. No, widziałem, no są, widzę. Są zdjęcia normalnie z tomografii komputerowej to było. Czy to było z rezonansu? Teraz wam nie powiem, bo to było chyba z tomografii komputerowej. Zobaczyłem ten opis lekarski, no, zrobiłem sobie też ksero tego. Mam tam gdzieś w archiwum. No i zacząłem tak z nią jakoś, no taka sprawa, no to jest wiarygodne. Nikt, lekarze byli zszokowani, nie powinna w ogóle z tym żyć, z czymś takim w głowie, w ogóle nic tam nie bolało. No więc wydaje się to wiarygodne. I pojawia się taka sytuacja, że wiesz, że to nie jest zmyślone, bo widzisz to i że ona ma takie rzeczy i musiała mieć jakiś kontakt z tymi obcymi, coś musiano jej tam włożyć tej głowy. I jakiś kontakt z nią mają przez ten cały implant, ale pojawia się taka sytuacja, że ona nagle odkryła w sobie uzdrowicielkę i zaczyna ludzi wokół leczyć. Kogo by nie potkała, to ona jest uzdrowicielka i oczywiście za pieniądze. Ale ja tam, ponieważ byłem badaczem, no to przyszedłem do niej takie kolejną sesję, chciałem się coś dowiedzieć. No to panie, no niech pan siedzi, ja tam też pana zbada, bo może pan jest chory, to ja pana od razu uleczę. Nie? No to siadę, no trudno, żeby nie siąść, chciałem zobaczyć, co ona tam robi. No i wzięła mi tutaj, zaczęła mi tutaj tą głowę tak dotykać, no i mówi, o, ale tu pan ma guzę, widzi pan, tu panu rak idzie, nie? No to ja panu tego raka zatrzymam tutaj. Ja muszę powstrzymać, bo to panu idzie w dół, to pana tego, nie? No i tak tymi rękoma kosmicznymi, że tak powiem, podtrzymała to wszystko. Ja się nie odzywałem. Skończył się ten zabieg, on trwało może z 10 minut, mniej więcej. Nie chciałem, żeby to dłużej trwało. No i ja wstaję, mówię, pani już tam do niej, tak Zofio. No to prawda, że to mam takiego guza, takie twarde część czasu, ale ja miałem poród kleszczowy, jakby tymi kleszczami z mamusi wyciągano, to po prostu zostaje takie ugięcie i przez to ten ślad takiego zgrubienia, prawda, można dotknąć tutaj, nie? To nie żaden guz nowotworowy czy jakiś inny, który pani tu twierdzi, że mam, tylko po prostu taka czaszka po porodzie kleszczowym. Ona tak się zmieszała, no wie pan, ale tam to przy okazji też tam coś idzie, a tu panu tutaj tego. No bo jakieś afery tam jeszcze inne zrobiła, to prasa pisała. Całkowicie jakby się skompromitowała przez to, ja też no widzę po sobie, co zrobiła ze mną, więc wziąłem. Do czego zmierzam? Że jest tam prawda i kłamstwo. To nie pierwszy raz widzę, że w sytuacjach, kiedy są ludzie dotknięci, powiedzmy, systematycznym porywaniem czy kontaktami, jeżeli sobie, powiedzmy, ta strona obcych nie życzy, żeby za bardzo wchodził w ich świat, to najlepszą metodą jest w zasadzie skompromitować taką osobę. Jak ona trzeba leczyć? Stała się niewiarygodna tego środowiska. Leczyć, w cudzysłowie. I nikt z nas już potem nie chciał z nią jakichś tam badań czy dialogów prowadzić, no to zdaliśmy jej spokój. A implant i zdjęcia, i opis lekarski pozostał nie, i w mojej ocenie jest prawdziwy.
I tyle. I takich przypadków miałem więcej, kiedy byli ludzie, którzy poddawali przed nimi hipnozie, bo myśmy z hipnozy trochę korzystali, bo trzeba było dotrzeć do tych właśnie rzeczy, które się zdarzyły, a których ludzie nie pamiętają. Bardzo dużo jest przypadków z tego słynnego missing time. Bardzo dużo. I wtedy po prostu jak się wchodziło w taki moment, bo taki przypadek z Welatowa, my się pojechali tam z Andrzejem Kaczorowskim, takim znanym hipnoterapeutą, i zgodziło się parę osób na właśnie regresję hipnotyczną i taki pan Ryszard był spod Welatowa, który opowiadał, że na jawie, słuchaj, no tu stałem, wiesz, a tutaj tak kurczę z nieba mi taki obiekt zlatuje i wiesz, no patrz jak był nisko, no przecież ja tutaj mówię, kurczę, no prawie co tam go, no naprawdę był nisko i co, no nie, no przewróciłem się, chciałem tam podejść, przewróciłem się, podniosłem się, patrzę, go nie ma, nie? No i taka ciemniej było, jakoś inaczej to już było. No i myślę, to kurczę, miał missing time chyba. I robimy mu tą hipnozę. On tak opowiada dokładnie, jak opowiadał na jawie. I w którymś momencie, no i co dalej? No mówię, że mówi, że po prostu, no właśnie w tym momencie on ich widzi, tam jakieś światło się pojawia z tego, to był taki trochę talerz. On tak go widział. No i co dalej? A wszystko nagle, a nagle on jak to mówi, albo w głębokiej hipnozie, nagle o, jakaś kula mi wpada do czoła. My tej kuli już się nie widzimy, na ekranie nic nie pokazuje. Ale po prostu się wybudza z hipnozy, taki trochę zdziwiony, gdzie on jest. A jest u siebie w chałupie na wsi, nie? Tam z kamerami. I taki, aha, no tak. A wiesz co, no coś mi tutaj tego, no nie pamiętam, co było dalej, nie? Czyli jakby w momencie, kiedy chcesz wejść w świat ich wspomnień, który jest ukryty w podświadomości, w tym momencie, nie zawsze, ale często następuje taka właśnie blokada i niewiele tego. Chociaż nie zawsze, bo w przypadku pani Elżbiety Eł, to była też taka gruba historia, to w jej przypadku już udało się wejść czasami troszeczkę głębiej i dalej. Tak, dawało się, to były czasami bardzo drastyczne sceny, aczkolwiek ona ich uważa za pozytywnych. Miała taką historię, że syn, szli lasem, na Bemowie mieszkali, szli na działkę swoją, tam gdzieś głębiej w lesie była taka dzika działka. I nagle ona już miała te doświadczenia, że ją porywają, więc ona to w ogóle już była, to dzieciństwo się takie rzeczy zdarzały, ale szła z synem i nagle słyszy jakieś trzaski i po prostu pamięta tylko, że jakieś trzaski są, coś tam łamią się gałęzie, ona już czuje, że to są chyba oni, a potem są w tym samym miejscu praktycznie, tylko że tak by już mniej więcej 2 godziny spóźniej. I że te, no, poszli dalej tam, wrócili się szybciej. Potem w hipnozie się okazało, że ona jednak opowiedziała jakąś historię. Nie wiem, czy to w hipnozie też można konfabulować, to nikt nie mówi, że hipnoza ci wyciąga wszystko na 100%, co było prawdziwe, ale powiedziała wtedy taką historię zupełnie inną, że oni tam zostali wciągnięci na tą całą, na ten pokład, jakieś takie dosyć duże takie pomieszczenie, jakieś tam łóżko, ale w konsekwencji jej syna wzięto, ona była przerażona, bo wzięto na taką jakby ścianę, nie ścianę, coś tam jakby go tam położono, zaczęto go tam dosłownie czymś kroić, bo wzdłuż kręgosłupa i coś tam w tym kręgosłupie zmieniać i to potem ona wrzeszczała ponoć, czy tam krzyczała, nawet uspokoili ją, to jakby zamknęli to ciało i to widziała w tej sesji hipnotycznej. Okazało się, że miała problemy z kręgosłupem i potem jak już po tym incydencie, prawda, te problemy jakby, nie wiem, zniknęły, zmniejszyły się i tak dalej, nie? Nie wiem, czy to jest prawda, ale no, ta hipnoza była tak zrobiona jak trzeba, no, nikt tutaj nic nie kombinował, nie? To tak to wszystko wygląda, więc z tych przypadków miałem dużo więcej. Tam Góra Świętej Anny Nowaka też badałem przez nawet długi czas ten przypadek. Bardzo dziwny, bardzo skomplikowany. Niektórzy ludzie opowiadali, kobiety o swoich. Zresztą ta pani Elżbieta też opowiadała o tym, że ona miała też, no, że miała, znaczy miała dziecko. Mówi, że po prostu zaszła w ciążę. I to jest taki system, że oni czasami pokazują po latach efekty swoich eksperymentów genetycznych, kiedy na przykład nasze kobiety są zapładniane przez nasienie męskie jakiejś tam, powiedzmy, grupy tych istot. I ona na przykład była taka, jest taka historia, mówią o tej pani Elżbiecie, że ona w wieku 17 lat trafiła do szpitala, bo było podejrzenie, że jest w ciąży. To była afera straszna, to taka katolicka rodzina, te wychowani tam na wsi. I nagle w ciąży, ona nie miała nikogo, wiesz, ona była też przerażona i lekarze mieli ją na drugi dzień dokładnie jeszcze zbadać. Ona w nocy tylko mówi, że jakieś światło pojawiło się w tym pokoju szpitalnym, gdzie była, ale niewiele pamięta, to było takie dziwne. Ona wzięła ją na badania, nagle wszyscy zdziwieni, że ona wcale nie jest w ciąży. A wcześniej takie było, więc jest taki syndrom, to już teraz się tak skończyło, tych teraz jest bardzo mało, teraz kiedyś było bardzo dużo, że kobiety były właśnie zapładniane i potem
Najczęściej tak do trzeciego miesiąca mniej więcej zostały te płody zostały zabierane. Straszliwe są opisy, więc nie chcę tej ciemnej strony jakby doświadczenia z UFO i CT pokazywać, bo jest bardzo dramatyczna i ciężka strona, więc tym bardziej jest tak, są dwie jakby zasłony są. Pierwsza to jest taka, że to w ogóle jest niewiarygodne, bo to jest niemożliwe, że oni tutaj byli, a po drugie jest dużo negatywnych doświadczeń z porwaniami, więc każdy się boi. I w konsekwencji dobre doświadczenia. Tak, już kończymy. Tak, teraz następny. Także słuchajcie, już jest koniec wykładu, teraz będzie zaraz to 14 jest, tak? Czy tam która? Słuchajcie, dziękuję Wam za cierpliwość. Zapraszam do oglądania NTV. W piątki mamy najczęściej te tematy takie blisko kosmosu, chociaż nie jest ich za dużo, ja wiem, ale my całym światem, nie tylko kosmosem, więc wybaczcie. Oglądajcie nas, zaglądajcie nasze imprezy. Dziękuję za uwagę, za cierpliwość. Dziękuję bardzo.